Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam serdecznie, chcesz wygrać skiny, zostaw oczywiście suba, dzwonę, łapę w górę pod filmem. Oczywiście w komentarzu napisz hasło konkursowe, które oczywiście będzie podane w trakcie filmu. No i użyj kodu CROXY na Caseagu, jak oczywiście są pewne na kim jesteś, logujesz się z linku, sobie przybądź, klikasz oczywiście zielony guziczek i wpisujesz sobie oczywiście magiczny kodzik, który oczywiście brzmi CROXY przez 2x, 10% więcej. Do każdej wpłaty dodatkowo dwie skrzynki na Star za free. No i oczywiście osoby, które z kodem CROXY wpłacają, mają do wygrania taką emeczkę Golden Koi. No bo właśnie, no ostatnio zeszło praktycznie wszystko. Kosa oczywiście już poszła. Gratuluję serdecznie, bardzo ciekawy nick, ale no właśnie, została jeszcze ta jameczka, więc jak chcecie oczywiście, no to zapraszam serdecznie do wspólnej zabawy osoby pełnoletnie na Caseaga, a my mamy prawie 5 koła i sobie wlecimy może pierw w skrzynki eventowe. Co wy na to? Mamy tutaj oczywiście nowy evencik świąteczny, skrzynka na trybie Joker, 798 zł, no za piątkę musimy 4 koła zapłacić, no troszkę chyba tutaj przegiąłem, tak zawiesiłem się i nie zorientowałem się do końca. Nie byłem świadomy, ile ja tutaj w tym momencie wydaję. Dlatego spróbujmy sobie jedną pojedynczą otworzyć tę skrzynkę i zobaczmy, co teraz z niego nam się dostać. No jest niestety bardzo słabiutko, tak? Jest 45 zł na jeszcze jedną mnie stać. Może nawet na dwie jeszcze, ale nie stać. My mamy tutaj emeczkę Chantico 132. Zobaczmy ostatnie otwarcie, czy coś tu nam da. No, powiem wam tak, że ratują nam te rękawice ten odcinek. 3000 zł. No i może bym tu jeszcze raz spróbował, co? No na 5 nas nie stać, ale na 4 no jak najbardziej. Zobaczmy, liczymy oczywiście na takiego karambicika slotera, dostajemy znów rękawiczki. Jest to 4000 i mamy jeszcze raz na 4 takie otwarcia, więc zobaczmy, czy uda nam się tutaj powtórzyć ten sukces. No i znowu te rękawiczki spadają. No powiem tak, jeżeli teraz spadną, no to naprawdę czapki z głów. Zobaczmy, co tu nam... Wow! No powiem tak, szapoba! 10 tysięcy złotych, no i o to właśnie chodzi. No i zobacz, 1000 złotych mi zostało w pewnym momencie i wróciliśmy. No powiem tak, no to jak nam się udało tutaj wrócić, no to naprawdę jestem w leciutkim szoku, tak? Skrzynki oczywiście na batelce. Zrobimy sobie jakąś batelkę teraz. Tutaj są oczywiście te skrzynki eventowe, również na trybie Joker, więc sobie załączmy tutaj 5 tych skrzynek. Do tego, no jeszcze mamy tutaj Black Friday'owe te skrzynki i nie wiem nawet, czy tu nie ma jakiś nowy skrzynek, czy mi się wydaje, czy ja po prostu jestem jakiś, nie wiem, ale wrzucę sobie dwie takie, do tego dwie takie, nie mam szczerze pojęcia, czy ta skrzynka była, czy mi się po prostu wydaje, że ona jest nowa. Ale dobra, nevermind, robimy taką bitwę, bierzemy oczywiście 2x2 bitewkę antyterroryści, no i wrzucamy boty. Pizgamy się z Isamu w naszym teamie na Nerda i Nitro, więc zobaczmy, pierwsze otwarcie, kawałek dla nas za 500. Otwarcie takie sobie, trzeba sobie powiedzieć, biorąc pod uwagę, co ta skrzynka nam rzucała. Ale ona się dopiero potem rozkręciła, więc okej, zaufajmy, tak? No póki co 1500 zł u nas, przewaga dosłownie minimalna, no która teraz się niestety już zmniejszyła drastycznie. Są rękawice dla nas, to jest 800 zł. Znowu ta przewaga jakaś, no, na naszym koncie jest, no, na te rękawiczki 2600, no właśnie. No i te skrzynki eventowe za nami, no i nie dało one totalnie nic jakoś mega wartościowego. Bardziej, więc zobaczmy, jak będzie dalej. Jest jeszcze skrzynka za 2 koła, tak? No w teorii ona mogłaby nam to nadrobić, tak? Jest taka nawet szansa, strata 300 zł, ale czy tak się wydarzy? No i tak się dzieje, stary. 13 koła, no powiem tak, no comeback niesamowity tutaj w tej ostatniej skrzyni. No i samo trochę mnie kernął tym butterflyem za 9 koła, nie powiem, że nie. Ale okej, no przechodzimy jeszcze raz na bitewkę, mamy 16 tysięcy. No i wrzućmy jeszcze raz tutaj tą skrzynkę, no, no coś wydaje mi się, że ona musi tutaj się troszkę rozkręcić, ale zobaczmy, może potrzebuje czasu, tak? I Nitro tutaj na koniec, na trybie oczywiście Joker, za 13 koła, taka bitwa, kurczę, zrobiłem ją, ach, dobra, nevermind, chciałem ją 2x2 zrobić, ja jestem uzależniony troszkę od tych bitew 2x2, ostatnio jak robię bitwy, no to praktycznie tylko 2x2, nie? Może to przez to, że mam nadzieję, że ktoś mnie kernie, tak troszkę, ale no to... No nie jest to powiedziane, tak? Ja tego nie powiedziałem, tak? Zobaczmy, kolejna skrzynka. No jest pierwszy, bardziej wartościowy item. 2500, niestety, uuu, no powiem tak, no niestety.
To jest już ciężka bitwa do nadrobienia, no nie będę mówił, że nie, no chociaż jest ten Nitro na końcu, tak? Ten Nitro 6 koła projektu, więc tam jest szansa na trafić, no, same najlepsze skiny, tak? Jakaś Dragon Lore'a pewnie, Gungniry, no i tutaj tak naprawdę byłoby pozamiatane. No ale póki co, no zamiata mną, mój rywal, no przewaga tutaj naprawdę gigantyczna. No bo prawie 3000, oj. No i powiem tak, no nie wiem, co bym musiał polecieć z tej skrzynki, żebyśmy to wygrali. No i właśnie, 5 koła niestety tutaj straty było. Kurczę, no naprawdę chciałem, żeby ktoś mi kernął, no ale no nie udało się, tak? Niestety tutaj przez moje, no przez to, że się zagapiłem, no to nie wrzuciłem tej bitwy 2 na 2, tylko wrzuciłem 1 na 1. No ale dobra, otwórzmy jeszcze sobie taką skrzynkę, oczywiście tą, która nam dała tyle. No i to by było chyba na tyle. A hasło konkursowe napisz, co sądzisz o... Znaczy, co sądzisz o nowych skrzynkach eventowych? To może tak niekoniecznie, bo otworzyłem tak naprawdę tylko jedną tę skrzynkę eventową. Ale możesz napisać, czy lubisz zimę. Lubisz napierdalać ścieżką jakichś swoich znajomych. Chyba, że ich nie masz, to zrozumiemy. 500 zł, AWP-a, zobaczmy dalej. No może tutaj jeszcze comeback. Na sam koniec. No, no coś ciężko to widzę. Jeszcze jedną tutaj... Nie mogę nawet jeszcze jedną otworzyć. No to cóż, no dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie. Siemano!